Cześć. Jak po angielsku powiedzieć w pewnym sensie albo w tym sensie, że? Używamy tych zwrotów na co dzień tak często, że znajomość ich angielskich odpowiedników wydaje się w pewnym sensie obowiązkowa, więc porozmawiamy o nich dzisiaj w 67. odcinku Naturalnie po angielsku. Zapraszam do oglądania. W pewnym sensie. Mówimy tak, żeby pokazać, że jakieś stwierdzenie nie jest zupełnie prawdziwe, ale widziane z jakiejś perspektywy albo w pewnym aspekcie może być zasadne. Wyobraźcie sobie na przykład, że pewnego dnia obrabowywaliście bank. I kiedy dotarliście już do skarbca, to włączył się alarm i musieliście wiać bez pieniędzy. W takiej sytuacji możecie powiedzieć, no, w pewnym sensie się udało. No, co prawda kasy nie mamy, ale jednak do skarbca się dostaliśmy. Na to już nie lada sztuka. W pewnym sensie możemy po angielsku oddać na kilka sposobów. Po pierwsze, po prostu ze słowem sense, czyli sens. I mamy zwrot in a sense, w pewnym sensie. Więc o naszym napadzie możemy powiedzieć we didn't get the money, but we got into the treasury. So, in a sense, we made it, right? Nie zgarnęliśmy kasy, no ale dostaliśmy się do skarbca, więc no w pewnym sensie się udało, co nie? I tutaj znaczenie, że jest to pewien sposób, oddawane jest przez przedzimek nieokreślony e. Bo kiedy on stoi przed rzeczownikiem, to ten rzeczownik jest tylko przykładem, koncepcją kategorii rzeczy, którą mamy w głowie, a nie konkretnym egzemplarzem takiej rzeczy. Jeśli na przykład mówię I want a car, chcę samochód, to nie konkretny egzemplarz, który sobie upatrzyłem, tylko coś, co w ogóle jest samochodem. Taka koncepcja w głowie. Nie pręt zbrojeniowy. Nie taśma samoprzylepna dwustronna. Nie bańki mydlane do puszczania, tam do dmuchania. Tylko właśnie coś, co jest autem. I w podobny sposób in a sense oznacza w pewnym sensie, a nie w jakimś tam już skonkretyzowanym. Jeśli więc podczas omawiania tego naszego skoku ktoś z nami się zgadza, to może powiedzieć well, in a sense, you're right. No, w pewnym sensie masz rację. Ale możemy tutaj też wykorzystać po prostu słowo pewien, czyli certain. Ono ma jednak dwa znaczenia, trzeba to pamiętać. Po pierwsze, pewien w sensie pewny czegoś, tak jak sure. I am certain, jestem pewien. Ale też pewien w sensie jakiś, dowolny, tak jak some. There was a certain problem. Był pewien problem. Korzystamy ze znaczenia numer dwa i mamy wyrażenie alternatywne. In a certain sense. W pewnym sensie. Znaczenie takie samo jak in a sense. Na przykład living in a small town is, in a certain sense, very similar to living in a big city. Mieszkanie w małej mieścinie jest w pewnym sensie bardzo podobne do życia w dużym mieście. Poza tym, w pewnym sensie oddajemy też przez zwrot in a way. Way to oczywiście droga, ale też sposób zrobienia czegoś. A w pewnym sensie to innymi słowy w pewien sposób. Tak też czasami mówimy. I właśnie w pewien sposób ta ucieczka bez pieniędzy wam się podobała. No bo przygoda, adrenalina. Więc mówicie we were running away with nothing, but in a way I liked it. Wialiśmy z niczym, czyli bez pieniędzy, ale w pewien sposób mi się to podobało. Jak w takim razie powiedzieć w tym sensie, że? Tutaj zwracamy już uwagę na konkretny, wybrany sens i aspekt jakiegoś zagadnienia. Na przykład w takim dialogu. Wiesz, rabusie są naprawdę bardzo ważni. W jakim sensie? No, w tym sensie, że zapewniają pracę policji. Sięgamy po in a sense i wymieniamy przedzimek nieokreślony e na tym razem już określony the. I mamy in the sense that. Dodajemy that w sensie że. W tym sensie, że. I możemy powiedzieć na przykład tak. Robbers are important. In what sense? In the sense that they create work for the police. No i dialog pokazuje też, że możemy pytać w jakim sensie, czyli in what sense? Ale też moglibyśmy zapytać z way. In what way? W jaki sposób? Na przykład in what way are they important? W jaki sposób, w jakim sensie oni są ważni? I zwróćcie też uwagę na to, że nasz pierwszy przykład o tym, że no w pewnym sensie napad się udał, można sparafrazować tak. No nie zgarnęliśmy kasy, ale udało nam się w tym sensie, że dostaliśmy się do skarbca. We didn't get the money, but we made it in the sense that we got into the treasury. Podsumowując, w pewnym sensie, in a sense.
albo in a certain sense, albo in a way. Dodatkowo mamy też jeszcze takie alternatywy jak in one sense albo in one way, które znaczą właściwie to samo. Pytanie, w jakim sensie? In what sense? Albo in what way? W jaki sposób? In what way is it important? W jaki sposób, w jakim sensie to jest ważne? Na dzisiaj to wszystko, a jeżeli jesteście ciekawi, jak po angielsku powiedzieć albo nie, kiedy się rozmyślamy, tam jest link do filmiku. Zapraszam też na angielski z Darkiem.pl. W zakładce YouTube materiały znajdziecie notatkę PDF do tej lekcji. No i jest też tam mój kurs angielskiej gramatyki, jeśli Was to interesuje. Zapraszam też do subskrybowania kanału. Do zobaczenia za 2 tygodnie. Cześć.